Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Bogusz Kasowski. Jestem zawodowym traderem i dzisiaj będę prowadził spotkanie dotyczące surowców rolnych, takie podstawy, jak zacząć inwestować, ponieważ wiem, że surowce rolne nie są specjalnie popularną inwestycją w Polsce. Staram się to zmienić z tego względu, że one są bardzo ciekawe, aczkolwiek troszkę się różnią od tego, co znamy z walut czy indeksów i dlatego właśnie chciałbym tutaj wystąpić. Występuję właśnie, żeby to podstawić. Oczywiście na sam początek chciałbym poinformować, że to, co mówię, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu ustawy, rozporządzeń i innych takich przepisów prawnych, a są to jedynie moje własne opinie oparte o doświadczenia i materiały historyczne i że każdy jest odpowiedzialny sam za swoje własne inwestycje. To tak najważniejsze. Dlaczego surowce? Surowce są bardzo ciekawym, rolne są, mają bardzo ciekawe zastosowania, aczkolwiek mają pewną listę wad. Przygotowując tą prezentację, może tak technicznie wspomnę, że wszystkie wykresy, jakie są na tej prezentacji, są wykresami bardzo świeżymi, ponieważ są one dzisiejsze. Tak? Powstały albo wczoraj po zamknięciu rynku, albo dzisiaj rano, je wrzucałem do prezentacji, więc są to na bieżąco materiały umieszczone. Natomiast jeżeli chodzi o surowce, one mają bardzo... Przygotowując tą prezentację, trafiłem na sporą listę wad, dość szczegółowych, natomiast ta lista zalet wydaje się być krótsza, natomiast osobiście uważam, że te kilka zalet, które tutaj mam, przeważają nad tym. Na pewno jeżeli chodzi o surowce rolne, nie jest to rynek 24-godzinny. Surowce rolne mają różne godziny handlu i to również wymaga nauczenia się, że na przykład pszenicę handlujemy od 2 w nocy do de facto godziny 20 z przerwą godzinną w ciągu dnia, natomiast na przykład kawę handlujemy od godziny 10 rano. To jest wada, ponieważ raz, że trzeba się przyzwyczaić, a dwa, stanowi też większe pole dla luk, które znamy na przykład z DAX-a, który właśnie jest też niehandlowalny w nocy. Powstaje luka cenowa, a to jak wiadomo potrafi trochę namieszać w naszych transakcjach, jeżeli nie handlujemy intradayowo. Ja do surowców podchodzę średnioterminowo. Trzymam pozycję po kilkanaście dni, po kilka tygodni, do kilku miesięcy. Nie potrafię handlować na surowcach rolnych na day tradingu. Jeżeli ktoś potrafi, chętnie się zapoznam z metodologią. I stąd też właśnie te różne godziny handlu wymagają nauczenia się tego, w jakich godzinach dany surowiec handlujemy. No już ma to oczywiście wpływ na tego. Różne jednostki rozliczeniowe mają przede wszystkim przełożenie na brokera, u którego handlujemy. Dotyczy to zwłaszcza różnic, ponieważ jeżeli handlujemy, nasz broker dostarcza nam kontrakty i wyceny z amerykańskiej giełdy, chicagowskiej najczęściej, giełdy towarowej, no to na przykład w przypadku kukurydzy będziemy mieli rozliczenia w cenie za buszę. Jeżeli natomiast kukurydzę będziemy mieli dostarczoną wycenę z giełdy londyńskiej, to już będziemy mieli wycenę za tonę. Będzie się to diametralnie różniło, ponieważ jeśli dobrze pamiętam, buszel to jest 132 busze, to jest tona, więc ta wycena będzie znacznie tego odbiegała od tej wyceny z Chicago. Na wykresie ta cena będzie odbiegała, natomiast i trzeba się też z tym zapoznać jako podstawę, przygotowując się do inwestowania w surowce, trzeba się zapoznać, co dostarcza nam nasz dom maklerski i z którą giełdą generalnie współpracujemy podczas tych inwestycji. Duże luki cenowe wynikają właśnie z godzin handlu, które nie są 24-godzinne, no a świat funkcjonuje całą dobę, więc gdzieś tam różne wydarzenia się pojawiają również po godzinach handlu i wpływają na powstawanie tych luk cenowych. Tak, podobnie jak na indeksach, tak, na niemieckim indeksie, na amerykańskim. Rolowania kontraktów na surowcach rolnych są najczęściej co 2-3 miesiące, co w przeciwieństwie na przykład do kontraktów na ropę czy złoto, gdzie rolowania mamy co miesiąc, one przechodzą bez żadnego, praktycznie bez żadnej różnicy w cenie. W przypadku kontraktów na surowce rolne te różnice w cenie w następnych kontraktach potrafią być dość spore i kreować nam dodatkowe koszty. Jest to też oczywiście minus, że trzeba pamiętać właśnie, kiedy następuje to rolowanie i albo nie mieć pozycji, albo nie mieć pozycji, albo po prostu być przygotowanym na to, że ta pozycja po prostu może powstać jakaś luka cenowa. z kolei ze względu na swoje ruchy surowcowe zauważam, że też generują duże ryzyko. Mogą stanowić duże ryzyko, tak? To jest oczywiście też również zaletą, o czym też wspomnę, że z małej pozycji możemy mieć zarówno dużą stratę, jak i relatywnie duży zysk bądź dużą stratę, tak? Wiadomo, strata jest negatywna. Surowców moim zdaniem nie da się rozpatrywać czysto technicznie. Jest zbyt dużo tych elementów fundamentalnych, które wpływają na surowce, żeby rozpatrywać to czysto technicznie i rozgrywać to czysto technicznie. Kilka przykładów tutaj również się pojawi, będę o tym wspominał w prezentacji, więc mam nadzieję. No i spread, różnica w cenie, które też są całkiem spore i dlatego też nie umiem inwestować na surowcach day tradingowo, z tego względu, że czasami te ruchy są w granicach spreadu. Co do zalet surowców rolnych, ograniczona, niezmienna podaż. W sytuacji, w której na przykład zacznie na rynku brakować ropy naftowej, zacznie brakować złota, to jest jedna decyzja jednego kraju, by zwiększyć wydobycie o 1 milion baryłek, o 2 miliony, o 10 milionów, jakie tam jest zapotrzebowanie. Dorzucą trzecią zmianę, zwiększą liczbę pracowników i to pozwoli zanegować praktycznie każdy brak podaży. W przypadku surowców rolnych, kiedy dojdzie do jakiejś sytuacji, gdzie na przykład mróz, gadobicie, śnieżyca zniszczą nam połowę plonów pszenicy w lipcu czy w maju, no to nawet jak dosiejemy, to i tak nie zbierzemy tego po miesiącu czy po dwóch, tylko po określonym czasie, więc ta niezmienna podaż jest w cudzysłowiu, ponieważ właśnie jest ona bardzo ograniczona odgórnie. Jeżeli zasialiśmy 10 hektarów pszenicy w maju, to w sierpniu nie zbierzemy 11 hektarów, zbierzemy maksymalnie 10. Stąd może powinienem tu użyć słowa górnie ograniczona niż niezmienna, ponieważ właśnie jest zmienna, ale jest zmienna tylko w jednym kierunku. Na rynkach surowców rolnych można zauważyć dużą trendowość. Oczywiście często jest to również trend boczny, ale też pokażę, w jaki sposób można zdobyć przewagę na rynku w trendzie bocznym, w tak zwanej konsolidacji, aczkolwiek kiedy sięgniemy po historyczne wykresy, na przykład wykres kakao z początku, to z pierwszej połowy tego roku, zauważymy bardzo silny trend wzrostowy, który w zasadzie książkowy. Szczyty i dołki wyżej od poprzednich. To, co mówiłem przy wadach, możliwość dużego zarobku jest tutaj zaletą, tak? Aczkolwiek należy pamiętać, że w przeciwnym kierunku pojawia się duża strata. I tu również fundamenty, czyli aktualna sytuacja polityczna, pogodowa i kilka innych fundamentów, o których będę wspominał, mają bardzo duży wpływ na rynek i bardzo silne przełożenie na ceny, czego również przykłady dzisiaj przedstawię. Zaczynając od informacji fundamentalnych, musimy zacząć od zapoznania się z danym surowcem. Dla przykładu jest to, które kraje są największymi producentami danego surowca. O ile takie produkty jak pszenica czy kukurydza, które są najpopularniejszymi zbożami, są praktycznie dostępne w każdym kraju są hodowane, to największymi producentami pszenicy są Stany Zjednoczone, Chiny, a także Rosja, Ukraina czy Europa, mniej więcej w tej kolejności. Z kolei takie produkty jak kawa, no to do największych producentów należy przede wszystkim Brazylia i Wietnam oraz Indonezja jako trzecie miejsce. Kakao, ponad połowa produkcji, no to należy do afrykańskich państw Wybrzeża Kości Słoniowej i Gany. Więc w tym momencie przy niektórych produktach mamy do czynienia z bardzo ograniczonymi regionami produkcji. Kakao nie jesteśmy w stanie w dużych ilościach wyhodować w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w Europie, w Rosji, w Australii ze względu na ograniczenia klimatyczne. To jest właśnie w tym momencie, kiedy zapoznajemy się z jakimiś surowcami. Ja osobiście zalecam poznawanie ich sztuka po sztuce. To nie są ogólne zasady dotyczące wszystkich surowców, tylko dla każdego z surowców będą one zmienne właśnie ze względu chociażby na miejsce upraw, na długość, tutaj też oczywiście będę o tym wspominał, na długość, czas upraw, ilość zbiorów. i tego rodzaju różne zmienne. Poznając sztukę po sztuce, kiedy dobierzemy sobie surowiec, na przykład, nie wiem, pszenicę czy kakao, jesteśmy w stanie zebrać wszystkie informacje i dopiero przejść do następnego, do poznawania kolejnego. W ten sposób też nie dość, że zyskamy wysoką specjalizację, bo nie będziemy się rozpraszać na różne informacje, na różne okresy zbiorów, na różne czasy nasadzenia czy wzrostu danej rośliny przed zbiorami, tylko będziemy też mieli ugruntowaną pozycję i w ten sposób ja poznaję ten rynek. Jeszcze na przykład nie zapoznałem się, dotychczas nie udało mi się opracować rynku dotyczącego bawełny czy ryżu. Jest to kolejne gdzieś tutaj na mojej liście, czy soku pomarańczowego. Aczkolwiek, tak jak mówię, na chwilę obecną pszenica, kukurydza, kawa, kakao, to są te, czy cukier, to są te rynki, czy soja też, to są te rynki, o których coś mogę powiedzieć, z tego względu, że właśnie po kolei je poznaję. Niemniej istotne są różnego rodzaju raporty. Tu mogę polecić wystąpienie pani Doroty Sierakowskiej podczas 82. Trading Jam Session na live, która mówiła bardzo dużo o raportach bieżących, również o surowcach rolnych. Nie będę tutaj powtarzał tego materiału, ponieważ szkoda czasu, warto zapoznać się z tym materiałem pani Doroty. Mówi bardzo ciekawe rzeczy, aczkolwiek z jedną rzeczą się też nie zgodzę, gdzie wspomniała o raportach publikowanych cyklicznie przez amerykański Departament Rolnictwa dotyczący pszenicy, co te raporty są de facto 2 razy w tygodniu dotyczące pszenicy. I tu mam taki przykład bardzo świeży, bo z 12 września z ubiegłego tygodnia, kiedy słaby raport dotyczący pszenicy wywołał taki $20 ruch na cenach pszenicy w ciągu godziny. Więc również takie raporty mają swoje przełożenie, że i oczywiście są odpowiednio negatywne bądź odpowiednio pozytywne dla cen pszenicy czy jakiegokolwiek innego surowca rolnego, którym akurat się interesujemy. Tych raportów jest całkiem sporo. One są oczywiście nie tylko z Departamentu Rolnictwa, są również z niezależnych organizacji tworzonych na kształt OPEC-u dla ropy naftowej. Jest organizacja dla kawy, jest organizacja dla kakao, jest organizacja zrzeszająca amerykańskich producentów kukurydzy, gdzie kukurydza jest w Stanach, jest najwyższa produkcja w Stanach Zjednoczonych właśnie. I teraz przechodząc, te raporty warto się mieć na uwadze podczas inwestowania, gdyż no, jak widać wpływają na cenę, potrafią wpłynąć całkiem sporo na tą cenę, która później gdzieś tam się zatrzymała w tym miejscu, w którym zaczęliśmy, do którego zeszła, tak? Doszło do jakiejś konsolidacji, zeszli do no. Analiza wykresu to już jest późniejszy etap. Jeśli chodzi o zbiory, to o czym mówiłem, mamy bardzo różne okresy zbiorów. Tu dla przykładu podrzuciłem okres zbiorów kawy podzielony na kraje producenckie. Zwrócono mi uwagę, że jawy nie zaznaczyłem już. Natomiast tak, grubą linią też pozwoliłem sobie odznaczyć czerwiec od lipca, z tego względu, że na rynku kawy na przykład rynek kawy rozpatruje się na sezon właśnie liczony od lipca do czerwca. W tej chwili mamy sezon 2018-2019 i tak we wszystkich raportach dotyczących kawy będą takie właśnie informacje, czy takie właśnie dane dotyczące przełomu lat i należy to właśnie liczyć od lipca do czerwca. I to jest też kolejny element, o którym właśnie mówiłem. Trzeba zapoznać się ze specyfikacją danego produktu. W przypadku kukurydzy sezon liczy się od września do sierpnia, albo od października do września. W każdym razie teraz jesteśmy na przełomie sezonów. Do końca września się liczy sezon, tak, czyli od października do września. Pozwoliłem sobie tutaj oczywiście przy kawie zaznaczyć na czerwono brazylijski sezon, z tego względu, że Brazylia jako największy producent kawy ma największy wpływ na rynek. Natomiast są tutaj też pozostali producenci, zarówno ci duzi, tacy jak Wietnam. Nie, Wietnamu nie ma, bo to jest będzie dla arabiki. W Wietnamie mamy robustę. I też kolejna rzecz, którą też warto zapoznać się, którą dowiadujemy się zagłębiając się w dany surowiec. Kawę dzielimy na arabikę i robustę i ona jest, to też ma wpływy, ponieważ w Wietnamie ze względu na warunki pogodowe łatwiej jest uprawiać robustę niż arabikę. Tutaj na przykład Indonezja też ma olbrzymi wpływ na arabikę, ponieważ jest jednym z czołowych producentów właśnie arabiki. To są rzeczy, wydaje się podstawowe, ale dla każdego surowca są one inne. To jest taki przykład, cała ta prezentacja moja dzisiejsza to opiera się na przykładach, na co zwracać uwagę, a nie przy konkretnym surowcu, bo to każdemu surowcowi praktycznie można by poświęcić godzinę czy dwie, żeby opowiedzieć, co dokładnie się dzieje. Aż tyle czasu tutaj opaki mi nie udostępnili. Jeśli chodzi o nasadzenia, również mamy przykłady, tak? Pszenicę zbieramy się 2 razy do roku w Stanach Zjednoczonych. W przypadku Rosji czy Ukraina też jest 2 razy do roku. W przypadku Rosji już ta ozima pszenica to są dużo gorsze zbiory, praktycznie bez znaczenia. Z kolei na przykład w przypadku kakao zbiory są po minimum 3 latach od zasadzenia drzewa, a szczyt jakości czy ilości owoców następuje po 7-8 latach od zasadzenia. W przypadku kawy również mamy okres co najmniej 4 lat, nim będziemy mogli zbierać owoce kawowca. To także wpływa na pewne informacje, w jaki sposób możemy podchodzić. Przy przypadku, tak jak mówię, pszenicy musimy się liczyć z faktem, że mamy te zasiewy i zbiory 2 razy w roku. W przypadku kakao nie jesteśmy w stanie z roku na rok zwiększyć podaży w sposób gwałtowny. Żeby wiedzieć, o ile wzrośnie podaż bądź zmniejszy się podaż, należałoby sięgnąć do informacji 3, 4, 5, 6, 7 lat wcześniej, ile tych drzew dodatkowych nasadzono. To nie mój. Tak więc to sygnalizuje również informacje, które musimy zebrać, zanim zaczniemy inwestować w te surowce. Pogoda. Tutaj jest przykład z maja tego roku, kiedy w jednym ze stanów pogoda ma niebagatelne znaczenie. Tu przykładem jest, kiedy w Nebrasce po prostu doszło w maju do opadów śniegu oraz silnych przymrozków. W maju, czyli w miesiącu, w którym generalnie nie powinno być już takich sytuacji. Tu sięgnę, oczywiście mamy przykład wykresu pszenicy, interwał dzienny i tutaj jest informacja, że w raporcie, w artykule, który tutaj sięgnąłem z nebraskafarmer.com mamy informację, że była burza śnieżna, burza zimna, znaczy to była burza śnieżna, tak, bo były dość silne opady śniegu, 9-10 maja. Zanim ten śnieg stopniał, zanim odtajały te zbiory, zanim oceniono ich szkody, minęło kilka dni i tutaj od 14 maja widzimy, jakie były właśnie pierwsze informacje na temat szkód, jakie wyrządziła ten atak pogodowy w jednym stanie. Nebraska jest stanem rolniczym, więc ona ma dość spory wpływ, natomiast też trzeba to wiedzieć i w ten sposób również można przewidywać pewne ruchy na cenie związane właśnie z pogodą, ze zmianami pogodowymi. Z czego należy dowiedzieć się, jak jest faktycznie. Należy unikać tego, co naszej potocznej wiedzy. Takim przykładem może być na przykład kukurydza, która się bardzo silnie kojarzy z Meksykiem, ale Meksyk ma uprawy stanowiące mniej niż 3% światowych upraw kukurydzy. Meksyk jest największym importerem kukurydzy ze Stanów Zjednoczonych. Zresztą tu będzie za chwilę wykres na ten temat. Więc w tym momencie, mimo że czasami się zdarza taka sytuacja, była taka sytuacja w ubiegłym roku, że na skutek trzęsienia ziemi w Meksyku ceny kukurydzy wystrzeliły o $12 w górę, dosłownie na kilka minut, by za chwilę oddać ten zysk, ten ruch. W tym momencie było to właśnie skutkiem potocznej sytuacji, potocznego myślenia, że kukurydza się kojarzy z Meksykiem. Podczas gdy Meksyk jest importerem, spożywa dużo kukurydzy, natomiast te uprawy w Meksyku są bardzo nieznaczące w skali całego produktu. W przypadku ludzi, to tak określiłem ludzie, też informacja z maja tego roku, kiedy w Brazylii doszło do kilkudniowych strajków branży transportowej, kierowców konkretniej. Tu jest artykuł z Guardiana, fragment, że 28 maja był 8 dzień strajków. Jak to wyglądało na wykresie? Mamy wykres kawy, również interwał dzienny. I tutaj mamy zaznaczone, jak zachowywał się kurs podczas tego strajku. To jest przełożenie, że ta kawa nie docierała do portu, nie była wysyłana. Maj jest tym okresem, kiedy są zbiory kawy w Brazylii, więc jest największa liczba tych wysyłanych transportów, no bo zbiorą, zapakują, wyślą. z czego no, trzeba się dostać z plantacji do portu z tymi workami, a nie mając transportu to się nie dzieje, tak? To jest właśnie jeden z tych przykładów, że również strajki potrafią wpłynąć na ceny surowców rolnych. Powinniśmy to znać, jeżeli się interesujemy surowcami ogólnie. Takie rzeczy również się zdarzają na ropie, kiedy na przykład jakieś tankowce nie są wpuszczane do portu, albo nie są wypuszczane z portu przez jakieś państwo. Ograniczona jest liczba dostaw, spadają zapasy, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach, jeżeli ktoś to obserwuje, i wpływa to na cenę właśnie ropy. I tu jest dokładnie to samo. Tego rodzaju sytuacje wpływają na cenę. Również historyczny przykład, że aby utrzymać cenę pomarańczy czy soku pomarańczowego, w XX wieku w Brazylii w pewnym momencie wyrzucono kilkanaście procent produkcji do oceanu pomarańczy. Tylko po to, żeby podnieść cenę. To jest też ten element ludzki, który ma wpływ długoterminowy. Bo tu mówimy o ruchu, ile tu jest? 6 dolarów, 7 dolarów w kółku zaznaczone przez kilka dni. Jesteśmy w stanie, mając takie informacje, jesteśmy w stanie się podłączyć pod ten ruch. Jesteśmy w stanie, nie musimy wiedzieć z wyprzedzeniem, że nastąpi strajk, czy wyrzucą pomarańcze, czy jakkolwiek będzie tutaj ten czynnik ludzki wpływał, a możemy zdążyć zareagować. Z tego właśnie względu, że jest tutaj taki dłuższy okres, powiedzmy, inkubacji, nie ma tutaj takiego natychmiastowego przełożenia się w pełni na cenę tego, co się dzieje na świecie, gdyż rynek też nie jest, mniej popularny, przez co jest troszkę mniej zmanipulowany. Tu muszę wspomnieć o wojnie handlowej Donalda Trumpa, głównie z Chinami, aczkolwiek gdzieś są negocjacje również dotyczące nafty, czyli porozumienia z Kanadą i Meksykiem, porozumień z Europą. Aczkolwiek w ostatnich dniach jakby się to uspokoiło trochę, z tego względu, że Trump troszkę już widzi, że Chiny są w stanie się obronić przed jego wojną handlową. Tutaj rodzi się pytanie oczywiście, jakich surowców to dotyczy. Bo potocznie się mówi o praktycznie wszystkich surowcach, które gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych są produkowane, uprawiane. Natomiast tak, zobaczmy. Mamy kukurydzę. I oto jest sprzed 2 lat, co prawda, bo te dane są oczywiście z opóźnieniem takie dokładne, publikowane, ale mamy pierwsze 10 krajów, które importowały najwięcej kukurydzy ze Stanów Zjednoczonych. Chin nie ma na liście. W porównaniu z Meksykiem, to nawet Gwatemala w bardzo minimalną ilość, co oznacza, że Chiny importują mniej niż Gwatemala, tak? No bo skoro mamy pierwszych 10, czyli jest to nie wojna handlowa Trumpa z Chinami, nie ma absolutnie żadnego przełożenia w tym momencie na kukurydzę. To jest też kolejny element, który wypada wiedzieć, jeżeli chcemy tradeować, że mając kukurydzę, nie musimy się interesować wojną handlową Trumpa z Chinami. Możemy sięgnąć, oczywiście, nafta w tym momencie, wszelkie negocjacje i zmiany w kontrakcie nafta pomiędzy Kanadą, Stanami i Meksykiem mają przełożenie na kukurydzę, ale już wojna handlowa z Chinami już nie. Czy pszenica, również bardzo popularne zboże w Stanach Zjednoczonych. Największy importerzy pszenicy z USA za 2 ostatnie sezony. Czerwone pole to jest sezon 2017-2016 i Chiny wtedy zajmowały miejsce 7 miejsce. W tym roku, w tym sezonie redukują swoją pozycję importową do zera. Co to oznacza? To oznacza, że ta cena pszenicy, która w tym momencie już jest na rynku, już zawiera to, że Chiny tego nie importują. Troszkę wzrósł import do Tajlandii i troszkę wzrósł import na Filipiny oraz do Kolumbii. Minimalnie, ale z drugiej strony ta pszenica w tej chwili, skoro wiemy, że były problemy w maju zimowe, to już troszkę tej pszenicy będzie trochę mniej. W tej chwili też w ubiegłym tygodniu przeszedł huragan przez Stany Zjednoczone. Też prawdopodobnie to będzie miało swoje odbicie, co najmniej w jakości tej pszenicy. Ponieważ w przypadku surowców rolnych mamy do czynienia nie tylko z ilością, ale również z jakością produktu. Ta jakość jest również zawarta w raportach, zwłaszcza tych publikowanych przez Departament Rolnictwa. Są tam informacje o jakości. Jeśli miałbym to porównać do czegoś bardziej medialnie znanego, to często w Polsce się mówi o imporcie węgla, który jest mniej kaloryczny, mniej wydajny energetycznie niż na przykład węgiel polski. I to jest dokładnie to samo. To jest też kwestia jakości tego węgla i tu mamy też przełożenie na jakość w przypadku surowców rolnych. Możemy mieć duże zbiory, ale bardzo słabej jakości, bo były fajne warunki, było bardzo na przykład mokro, więc tej pszenicy dużo narosło, ale ze względu na to, że było za dużo, za mało słońca, to jest ona słabszej jakości. Oczywiście to wydaje się, że to jest bardzo duża ilość wiedzy, którą trzeba zebrać, natomiast to nie jest to do końca aż tak duża ilość, jakby się wydawało. To nie jest dużo więcej niż zbieramy informacje, jeżeli jakiekolwiek zbieramy fundamentalne informacje dotyczące walut czy indeksów, to nie jest tego wcale dużo więcej. Za pierwszym razem wiadomo, wydaje się to skomplikowane, więc jak będą jakieś pytania, to oczywiście później zapraszam do pytań czy do kontaktu, aczkolwiek tak jak mówię. Soja. Soja, która jest bardzo często wymieniana w kontekście wojny handlowej Trumpa, więc spójrzmy znowu na dane. I znów czerwone pole to jest soja importowana w ubiegłym sezonie ze Stanów Zjednoczonych przez konkretne kraje i niebieski to jest prognozy na ten sezon bieżący. Widać różnicę, że tu jednak Chiny odgrywają swoją rolę. Tu też jest troszkę z Chinami, jest też ta kwestia, że te prognozy są... Te prognozy z tego, co zbierałem, to były też jakoś z połowy września, więc one są dość świeże na ten sezon bieżący. Natomiast przedwczoraj w Reutersie pojawił się artykuł dotyczący właśnie strategii Chin na ograniczenia w imporcie soi. Chiny w odpowiedzi na wojnę handlową nałożyły na soję cła, na soję importowaną ze Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi na cła nałożone przez Trumpa oni narzucili cło na soję, gdzie Chiny odbierały około, no zdecydowaną większość z tego, co widać, tak, Chiny stanowiły, bo to jest 5 największych importerów soi. Z tej soi uprawianej w Stanach Zjednoczonych, czy zbianej w Stanach Zjednoczonych. I tutaj w ten artykule z Reutersa jest też mowa o tym, że soja jest używana w Chinach do uprawy trzody chlewnej. I że zgodnie z jakimiś zasadami uprawy trzody chlewnej mogą zredukować swoje dodatki sojowe w tej paszy dla świń z 20 do 12%, nie zmniejszając jakości tej trzody chlewnej, a jednocześnie mogą zmniejszyć o 82% import ze Stanów Zjednoczonych. Czyli mogą... I już to jest zawarte właśnie w prognozach. To, co widać, że ten spadek, który tutaj jest prognozowany, ta ilość soi importowanej ze Stanów, będzie wynosiła około 80% mniej. Jednocześnie nie odbija się to zupełnie na jakości trzody chlewnej w Chinach. Jest to oczywiście, tak jak mówię, przykład dość znamienny dla wojny handlowej, natomiast też już pokazuje, że soja, która jest na dość dużych dołkach, nie ma już specjalnie podstaw, żeby dalej spadać. Chińczycy zredukowali swój import ze Stanów Zjednoczonych, przerzucili sobie trochę, zabierają cały praktycznie import. Nastąpiła pewna roszada w tej chwili, ponieważ Brazylia, która eksportowała soję do Unii Europejskiej, eksportują teraz do Chin, natomiast Stany Zjednoczone zwiększyły w ostatnim kwartał do kwartału o 130% wielkość eksportu soi do Unii Europejskiej. W tej chwili Stany Zjednoczone pokrywają ponad 50% zapotrzebowania Unii Europejskiej na soję, a jeszcze na początku tego roku pokrywali około 20 kilku procent. Więc nastąpiła gdzieś tutaj taka zamiana i te kilka informacji już pozwala stwierdzać, że raczej spadki na soi powinny się już skończyć. Oczywiście docieramy też tutaj, wracamy do kwestii jakości zbiorów, ilości zbiorów w Stanach Zjednoczonych, tego jak wpłynie teraz na ilość tych zbiorów te informacje pogodowe, jakie mieliśmy, ponieważ ocenienie jakości zbiorów po takich wydarzeniach jak jakieś huragany, powodzie, niespodziewane ataki zimy trwa około kilku do kilkunastu dni, więc tutaj raporty Departamentu Rolnictwa mogą w najbliższym czasie również wywołać większe zamieszania na tych cenach. Aczkolwiek, tak jak mówię, jeszcze biorąc pod uwagę techniczną część, te spadki raczej się już będą kończyły i w temacie wojny handlowej Soja jest w zasadzie już wyczerpana, przynajmniej w kwestii wojny handlowej z Chinami. Więc tutaj będziemy dalej mieli te starcia na zasadzie metali czy produktów wysokotechnologicznych. Tu jeszcze w kwestii soi, właśnie jest wykres, aktualny wykres soi. Mamy bardzo silny, długotrwały, kilkuletni wręcz, ten spadkowy. To jest interwał dzienny. Nawet jeśli byśmy liczyli te 3 lata, tutaj taki kanał wyznaczyłem przez 3 lata, on się zbiega, natomiast widać, że docieramy do punktu, przekroczyliśmy już w zasadzie ten punkt kilkuletnich minimów. Te minima są w tej chwili na poziomie około 12-13-letnim, więc raczej się już kończy się pole do popisu na dalsze spadki. Czy jesteśmy w stanie przebić poziom 900 w tej chwili, czy o $50 wyżej? Ciężko mi powiedzieć. Nie jestem też wróżbitą, natomiast jakiś potencjał do dalszych wzrostów jest, tym bardziej, że już od tych poziomów 820 się odbiliśmy. To jest w troszkę większym zbliżeniu już na ostatnie 2 lata ten sam wykres i na samym dole właśnie widać, że ten poziom 820-815 obroniliśmy i od niego zaczynamy wychodzenie w górę. Mamy szeroki kanał kilkuletni właśnie pomiędzy 1080 a 850, a także troszkę węższy, w którym tkwiliśmy przez ostatnie 1,5 roku przed tymi większymi spadkami, czyli przed wojną handlową, od 930 do 1080. Powrót do tego kanału ponad 930 powinien wraz z brakiem nowych wiadomości, bo niespecjalnie jest co się popisać w tej wojnie handlowej, tak jak mówię, w kwestii soi, chyba że Chiny zdejmą te cła i przywrócą import, to wtedy też będzie to pozytywne dla soi, bo będzie większy rynek zbytu, będzie większy popyt, to wtedy będziemy mieli znaczny wzrost. Natomiast w tej chwili powrót powyżej tych poziomów 930 będzie bardzo silnym sygnałem, że wracamy do normy, czyli poruszania się w tej szerokiej konsolidacji pomiędzy 930 a $1080 za soję. Natomiast tak jak widać, to tu jeszcze podkreślam tę walkę o ten poziom 929-930 dolarów. Tu również widać, że na chwilę się zatrzymaliśmy nawet przy tych spadkach, przy tym poziomie. Więc jest to dość silny poziom, który na pewno należy brać pod uwagę w przypadku handlu na soję. Aczkolwiek, tak jak mówię, zachęcam do zapoznania się z okresem zbiorów, z raportami, żeby mieć pełny obraz, co kształtuje tą cenę soi. Tak dokładnie wchodząc w surowce rolne, bardzo często wspomina się o korelacjach. Tak? Dla ropy mamy tą korelację z dolarem kanadyjskim, dla złota mamy z dolarem australijskim. Dla surowców rolnych kawa, jeden z moich ulubionych surowców rolnych, gdzie na interwale dziennym widać, że ta korelacja z kursem, na niebiesko mamy kurs pary walutowej dolar amerykański, real brazylijski. A tutaj zielono-czerwony to jest kurs kawy. W tej sytuacji tutaj warto widzieć, że nastąpiła zmiana 3 lata temu, ponad 3 lata temu, gdzie ta korelacja weszła w taką korelację, jaką ma teraz. Jednakże tutaj widać, że pod koniec 2016 roku nastąpiło pewne przełamanie, że rosła i kawa, i wartość dolara. Było to związane oczywiście z innymi czynnikami fundamentalnymi, tak? Czynnikami na rynku kawy. Natomiast chcę pokazać, że nie należy się sugerować tylko i wyłącznie czymś takim jak korelacja, mimo że tutaj na sam koniec widzimy, że w ostatnim czasie ta korelacja jest bardzo, bardzo silna. Dolar rośnie, kawa spada i odwrotnie. W przypadku również analizy technicznej bardzo często się bierze pod uwagę średnią cenę albo procentową zmianę ceny. Tu chciałbym też wspomnieć, kiedy powinniśmy zwracać uwagę na średnią cenę, a kiedy na procentową zmianę ceny. Jak wspomniałem, surowce rolne są rynkami trendowymi, a trend de facto mamy boczny, wzrostowy i spadkowy, taki główny ten podział. I teraz tak, jeśli byśmy w trendzie wzrostowym na przykład chcieli, trwającym już kilka miesięcy, chcieli skorzystać ze średniej ceny surowca w perspektywie ostatnich kilku lat, dotrzemy do, zauważymy jedną sytuację, ta cena w trendzie wzrostowym będzie zawsze wyższa od średniej, w trendzie spadkowym będzie niższa od średniej. Więc próba dojścia do średniej ceny skończy się tym, że będziemy cały czas grali przeciwko trendowi. W takich sytuacjach, kiedy mamy określony trend, czy wzrostowy, czy spadkowy, lepiej sięgnąć po średnią procentową zmianę ceny. Aczkolwiek tu jeszcze o pewnych szczegółach się będę wypowiadał za chwilę, natomiast ona pozwala nam określić, w jakich miesiącach jest wyższe prawdopodobieństwo, że cena będzie rosła bądź spadała. Jeżeli wyznaczymy sobie taką średnią procentową zmianę ceny dla całego tego trendu, który już mamy, bądź dla trendów historycznych, będziemy mieli relatywnie wartościowe narzędzie. Z kolei samą średnią cenę, czyli nie zmianę ceny, tylko średnią cenę określoną konkretną, lepiej wykorzystać w sytuacji, kiedy mamy konsolidację, czyli ten boczny. Kiedy ta cena porusza się w jakimś określonym zasięgu i dla tego zasięgu wyznaczamy sobie średnią cenę, czy wyznaczamy to jakimś wskaźnikiem na platformie, czy robimy sobie wykresik, to już oczywiście jak kto woli. Natomiast jeśli wracamy do procentowej zmiany ceny, czy dla średniej ceny również, natomiast przy procentowej bardziej to widać. Zwrócę uwagę, dla kawy mam wyznaczone średnie ceny średnie procentowe zmiany ceny dla okresu od stycznia 2012 do czerwca 2018. Zaznaczyłem luty, który jest na tym wykresie miesiącem generalnie generującym dodatnią zmianę, czyli teoretycznie w założeniu w lutym w większości przypadków kawa powinna rosnąć. Jednakże tworząc ten wykresik, zauważyłem pewną informację i postanowiłem stworzyć wykres anomalii. Czyli z informacji, kiedy mieliśmy miesiąc, na przykład właśnie tak jak tutaj luty wzrostowy, to jest dla 7 lutych jest miesiąc wzrostowy i postanowiłem sprawdzić, w ilu lutych było spadkowe. I sprawdziłem to oczywiście dla wszystkich. I tu proszę, zaznaczyłem. Mamy 7 lutych jako naszą próbę. W 6 lutych była spadkowa świeca, anomalia, odwrotność tego, co mam na wykresie. Czyli 1 luty nam w tym okresie wyciągnął cały ten wykres na plus. Jak to wyglądało na wykresie? Proszę bardzo, luty 2012, 2013, 2014, zobaczcie jaka jest kolosalna różnica w tej świeczce trzeciej, zaznaczonej w kółku. 14, 15, 16, 17. Te wszystkie miesiące, lute, wszystkie spadkowe, jeden wzrostowy o 40% wyciągnął nam wszystkie informacje. Więc jeśli się cofniemy tutaj do poprzedniego wykresu, musimy, biorąc jakąkolwiek próbę, powinniśmy sobie też wyznaczyć, ile było odstępstw od tej próby. Jeżeli w jakimś miesiącu mamy, tak jak w maju, że był 1 maj odstępstwa, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, że był 1 maj wzrostowy, a 6 na 7 było spadkowych, to jest dużo mocniejszy w tym momencie sygnał dla nas, że jeśli będzie to rynek trendowy w tym samym trendzie, dla którego okresu wyznaczaliśmy sobie te zmienne, jest 80 parę procent szans, że ten maj będzie jednak spadkowy kolejny. To się wydaje być szczegółem, tak? Natomiast ten wykres pokazuje, że tak właśnie powinno to brać pod uwagę. I w zasadzie to jest końcówka, ponieważ to są najważniejsze rzeczy, które trzeba brać pod uwagę przy surowcach. Postanowiłem też jednak wspomnieć, że ta właśnie kawa stanowi 13-letnie minima. Jednakże nim otworzymy platformę i dokonamy zakupów, weźmy pod uwagę inne wydarzenia. Tutaj mam zaznaczone oczywiście tak te 12-13 lat temu, kiedy byliśmy na tym samym poziomie. I teraz pokażę jeszcze dwie rzeczy, które weźmiemy pod uwagę. 7 października mamy wybory prezydenckie w Bazylii. W sondażach bardzo dużo głosów dostaje człowiek, który siedzi w tej chwili w więzieniu, były prezydent oskarżony o korupcję. Czy obywatele, którzy chcą na niego głosować, zdołają doprowadzić do sytuacji, że on będzie mógł startować w tych wyborach? Nie wiem. Ale wiem, że do 7 października gdzie Brazylia jako największy producent kawy arabiki na świecie nie będę ryzykował wchodzenia w transakcje z kawą. Czy potencjał do dalszych spadków jest? Teoretycznie oczywiście tak, zawsze może zejść niżej, zawsze może wejść wyżej. Tu jednak też można spojrzeć na coś takiego jak średni koszt produkcji. W przypadku kawy 3 lata temu według organizacji baristów europejskich średni koszt produkcji kawy wynosił około $92,50. Nasza cena obecna za worek 60-kilowy kawy to jest od $99. Czy $7 zysku na każdym worku w przypadku Brazylii, która produkuje zdaje się 13 milionów worków, jest dużo czy mało? Dla Brazylijczyków to wciąż jest dużo, to znaczy, że jest ten potencjał, że mogą się jeszcze trochę zsunąć. Może się pojawić kapitał spekulacyjny, który zepchnie tą cenę poniżej tych $99-95, żeby wyciąć zlecenia obronne innych uczestników rynku. Tak czy inaczej, osobiście uważam, że kawa stanowi bardzo ciekawy materiał do obserwacji w tej chwili, razem z soją, która również oberwała dość mocno w wojnie handlowej, ale zaczyna wychodzić na prostą, chociażby przez zwiększenie tego eksportu soi ze Stanów do Europy. Natomiast w przypadku kawy, mimo wydającej się okazyjnie ceny, ja będę ją obserwował, ale do 7 października na 99% nie zawrę żadnej transakcji na kawie. Chyba że gwałtownie zlecą do 75, wtedy można zaryzykować długą pozycję. Aczkolwiek nie sądzę, żeby tak się wydarzyło. Jeżeli chodzi o literaturę, nie jestem dużym zwolennikiem literatury z tego względu, że jak pokazałem na wykresie korelacji pomiędzy kawą a realem brazylijskim, rynek się zmienia. Większość literatury jest napisana parę lat temu. W przypadku Polski nie ma specjalnie dużo literatury specjalistyczny dla surowców rolnych. Jest Świat surowców pani Doroty Sierakowskiej. Bardzo fajna książka o podstawach. Ona jest o podstawach, ona jest też napisana kilka lat temu. Pewne dane już uległy zmianie, a pewne nie. Oczywiście, natomiast pewne dane już uległy zmianie. Aczkolwiek jest to dobry punkt wyjścia do zapoznania się z tą literaturą. Drugą literaturę, którą ja gdzieś tam przeczytałem, bardzo polecaną na zachodzie, jest książka Hot Commodities Jima Rogersa, wieloletniego tradera surowcowego. I w przypadku tej książki jest bardzo dużo ciekawych informacji. Mimo że ona została napisana kilkanaście lat temu, wciąż zawiera bardzo dużo informacji dotyczących ogólnych zasad na tym rynku, tego jak on się zmienia. Wiadomo, trzeba wziąć poprawkę na to, że ten rynek się zmienił, że pojawiło się GMO, że zmieniło się pola uprawne, że następuje ocieplenie klimatu. To są długoterminowe zmiany. Natomiast jeżeli bierzemy książkę, która jest napisana w latach 80. czy 90., musimy je wziąć pod uwagę, że te czynniki już wpłynęły na rynek. Że to, co jest w tych książkach, natomiast samą książkę Hot Commodities bardzo polecam. Nie jest niestety dostępna w języku polskim, więc trzeba jej szukać na generalnie zagranicznych rynkach. Aczkolwiek nie jest specjalnie trudnym językiem napisana, więc znajomość angielskiego w takim przeciętnym stopniu komunikatywnym powinna wystarczyć do zapoznania się z tą pozycją. Ale jak mówię, wolę aktualne opracowania w różnych serwisach, dostępne raporty, żeby mieć podgląd na aktualną sytuację rynkową, a nie na to, co się działo na rynku 20, 30 czy 40 lat temu. Z tego względu, że ten rynek przechodzi olbrzymie zmiany na naszych oczach, więc informacje sprzed 30-40 lat mogą brać pod uwagę zmienne, które już nie występują na rynku. Jest to oczywiście inna cena paliw, jest to oczywiście inna ekonomia paliw. Jeżeli koszty transportu nam spadają, to może spaść też cena końcowa, tak? Tą, którą mamy na giełdzie, to jest cena również uwzględniająca transport. Przez lata wykreowaliśmy, ze względu na ekologię, wykreowaliśmy olbrzymie zmniejszenia kosztów transportu. Spalanie ciężarówek 30-40 lat temu było wielokrotnie wyższe niż jest obecnie. To ma też wpływ, przełożenie na cenę. czy nie wiem, zwiększono liczbę upraw. W przypadku kawy czy kakao powstając coraz więcej inicjatyw z tego względu, że kawa czy kakao stanowią uprawy relatywnie biedniejszej części świata. Jest coraz więcej inicjatyw, by w tych regionach ograniczyć czy łamanie praw człowieka, pracownika na tych plantacjach kawy, kakao, czy na przykład ograniczyć zatrudnianie dzieci przy zbiorach. To wszystko też będzie wpływało na cenę, a co 20-30 lat temu nikogo nie obchodziło. W tej chwili, jeżeli mówimy o jakichkolwiek produktach rolnych, zapoznanie się z rynkiem, też kakao na przykład, też jest rynkiem w tej chwili bardzo ograniczonym do kilku największych korporacji. Nestle, Mars, Wrigley's czy Cadbury stanowią, to jest 5 czy 6 firm, które pobierają zdecydowaną większość kakao na świecie. To one kupują kakao, to one wpływają na popyt. Jeżeli tego nie wiemy, 20 lat temu tych producentów było dużo więcej, nie było takiej konsolidacji na rynku producentów czekolady. To też jest ta zmienność, której my w książkach sprzed 20-30 lat nie znajdziemy. Natomiast zrozumienie tego, jak to funkcjonuje w tej chwili, jeżeli będziemy podchodzić systematycznie i spokojnie do każdego z surowców pojedynczo, tak? Są cechy wspólne. To, co mówię, kawa, kakao, ograniczenie z udziału dzieci w zbiorach dotyczy obu tych surowców. Ale jest, wiadomo, inaczej do tego podchodzi Jacobs, a inaczej do tego podchodzi Nestle. Mam nadzieję, że Jacobs nie należy do Nestle. Ale podaję to jako przykład oczywiście. Jeżeli będziemy brać to pod uwagę za każdym razem, jesteśmy w stanie wypracować sobie pogląd na dany surowiec, będziemy wiedzieć, jak on się będzie zachowywał. To jest praca. Bo tu nie ma złotego grala, tu nie ma dróg na skróty i też staram się nie pokazać żadnego takiego sposobu na jak najbardziej pójście na skróty, że ktoś teraz otworzy platformę i coś kupi. Natomiast jeżeli są pytania, to oczywiście zapraszam. Również polecam swoje dwa główne serwisy, mój blog Prywatny Inwestor oraz nowy serwis Surowcowe Info, który tworzę właśnie w oparciu o takie informacje, które wpływają na cenę surowców. Na chwilę obecną skupiam się na surowcach rolnych. To jest serwis powstający cały czas rozwijany i zawiera większość informacji, które tutaj pokazałem w tej prezentacji, jest opublikowanych również w tym serwisie. Serwis jest dostępny bezpłatnie. Więc teraz, jeżeli ktoś jakieś pytania, czy z sali, czy z YouTube'a. Dziękujemy Ci za prezentację i jedno z pierwszych pytań, czyli co, Bogusz, analiza techniczna działa? Analiza techniczna jest narzędziem. Jest jednym z kilku narzędzi. Każdy rynek jest czymś innym. Może odniosę się do przykładu, który Rafał podczas swoich kilku prezentacji dotyczących analizy technicznej powiedział, że wsiadamy w samochód, patrzymy w tylną szybę i mamy dojechać nad morze. No nie do końca to w ten sposób ja postrzegam. Wsiadamy w samochód, mamy dojechać nad morze i jeżeli jest piątek po południu, to możemy ze spokojnym umysłem założyć, że w Łomiankach będzie korek. To osoby z Warszawy wiedzą, o czym mówię i to jest ten przykład. To jest analiza techniczna. Czy ten korek wystąpi zawsze? Nie. Będzie wypadek na Wisłostradzie, robią zwężkę do jednego pasa, w Łomiankach będzie mniejszy, nie będzie korka, będzie on wcześniej na Wisłostradzie. Ale w dużej liczbie przypadków on się powtórzy. Jeżeli znajdziemy taki punkt, w którym cena reaguje, czy będzie to Fibonacci, czy będzie to fale Eliota, czy będziemy to mieli, nie wiem, Gartleya, nietoperza, jakkolwiek to nazywamy, i znajdziemy tam punkt przewagi, wiadomo, 51% przy setce transakcji już da zarobić. Aczkolwiek lepiej znaleźć punkt, w którym ta reakcja jest w 80%, w 90%. Jesteśmy w stanie coś takiego wychwycić. Co nie oznacza, że musimy z miejsca wchodzić w to. To ma być element naszej pracy, który możemy wykorzystać do tworzenia przewagi. Dlatego uważam, że analiza techniczna jest przydatnym narzędziem i w jakimś stopniu działa. Czy w 100%? Nie, nigdy. Nic nie działa w 100% na rynku. Używasz stocha? Nie. Nawet nie mam pojęcia specjalnie, co to jest. Jedno z takich pytań, jaki wpływ na surowce będzie miał kryzys na rynku? W ostatnim czasie kryzys na rynku wpłynął na surowce relatywnie pozytywnie. z tego względu, że kryzys na rynku teoretycznie zmniejsza popyt, ale również zmniejsza znacznie podaż, z tego względu, że ludzie wiedzą, że będzie mniejszy popyt i najczęściej dochodzi do sytuacji, że tej podaży jest za mało. W tej chwili po raz pierwszy powinniśmy mieć w tym sezonie 2018-2019, po raz pierwszy od kilku lat powinniśmy mieć nadwyżkę popytu nad podażą kukurydzy, a w cenach jeszcze tego nie widać. Więc kryzys powinien pozytywnie wpłynąć na surowce rolne, zwłaszcza że na przykład rynek kawy czy kakao wciąż rośnie ze względu na wzrosty spożycia tych surowców w Azji, w Chinach i w Japonii, które nie mają takiej tradycji ani czekolady, ani kawy. Natomiast w tej chwili ta tradycja jest wprowadzana wraz z większym rozwojem, zbliżeniem się czy globalizacją na świecie. Analizujesz opcje dla surowców, czy tylko kontrakty? Tylko kontrakty. Słuchaj, bo padło takie jedno ciekawe pytanie. Czy Bitcoin może mieć zastosowanie w produkcji i może wyprzeć jakieś surowce z rynku? Nie wiem, czy Bitcoina można zjeść. Tak się zastanawiam. Płytkę z komputera pewnie można, ale Bitcoina raczej nie. Natomiast czy blockchain miałby zastosowanie jako technologia? Szczerze mówiąc, tak na chwilę obecną, na szybko odpowiadając, nie analizowałem w tę stronę, więc wątpię. Na chwilę obecną nie potrafię znaleźć zastosowania dla blockchaina jako takiego. Dla Bitcoina, no to wiadomo, no to środek płatniczy może znaleźć zastosowanie, ale tylko tyle. Nie wyprze żadnego surowca rolnego, bo wciąż będziemy jej... Wolę zjeść czekoladę niż Bitcoina. Są pytania z sali? To mam takie pytanie, tak jak jest taki indeks CRB dla surowców, czy dla tych rolnych jest jakiś taki indeks? Są indeksy dostępne, czy na nowo tworzone przez... Dla stricte surowców rolnych jest indeks, Bloomberg tworzy taki indeks i należałoby go poszukać na stronie Bloomberga. Ja osobiście z niego nie korzystam z tego prostego względu, że wolę każdy surowiec analizować oddzielnie. Z tego względu, to o czym mówiłem, mamy różne miejsca upraw, mamy różne miejsca rynki zbytu, różne wpływy. Na przykład w przypadku kawy, gdzie mamy tą listę tych, powiedzmy, tych 5 krajów stanowiących największych producentów, Brazylia, Kolumbia, Wietnam, Indonezja, to są najwięksi producenci. Z kolei największym eksporterem kawy są Niemcy, palonej. I jak to się odbija na indeksie? Trzeba by szukać, trzeba by się zagłębiać, jaki jest udział. Cały indeks po prostu jest zbyt szerokim pojęciem, moim zdaniem, czy w mojej ocenie, żeby go efektownie wykorzystać w tradingu na surowcach. Chyba że budujesz portfel taki indeksowy, modelowy, to jak najbardziej. Jeżeli z kolei chcesz tradeować w jakimś średnim terminie, bo długoterminowo tworzyć indeks i na jego podstawie, oczywiście. Jak odtwarzasz sobie indeks, tak? Czy tak jak odtwarzasz WIG20, też możesz go wykorzystać jako taki. Natomiast jeżeli do tradingu średnioterminowego, średniookresowego na konkretnym surowcu, moim zdaniem on nie ma większego zastosowania z tego względu, że jest zbyt wiele zmiennych, które się składają na cenę konkretnego surowca, by znalazło to w pełni odzwierciedlenie w indeksie. Jeszcze mam pytanie, bo wspomniałeś takie nazwy jak Nestle, Jacobs, bo na przykład jak kurs KGHM-u jest ściśle związany z miedzią, to czy analizowałeś na przykład jakieś spółki związane z surowcami właśnie? W przypadku surowców rolnych nie ma tak naprawdę większych spółek. Z tego względu, że kawa na przykład jest zbierana i zielona, pakowana w ziarna i dopiero ona jedzie do palarni. Te palanie mamy najczęściej właśnie w Europie. Wśród największych eksporterów właśnie są Niemcy, Szwajcaria. Tam są spółki, które palą tą kawę i ją przetwarzają. W Brazylii mamy farmy, czy zgromadzenia farm, czy coś w rodzaju PGR-ów, naszych państwowych konglomeratów, czy plantacji państwowych, czy również prywatnych. Nie znam jako takich spółek, które by miały odzwierciedlenie do tego stopnia w rynku. Oczywiście istnieją jakieś spółki zrzeszające, czy spółdzielnie może bardziej, zrzeszające producentów. Tak jak wspomniałem, czy kakao, czy kawa mają swoje organizacje, które starają się być jak OPEC dla ropy, czyli tym decydentem jakimś ogólnym, który ma realny wpływ na ceny, na podaż, może też trochę na popyt, ale na chwilę obecną to jeszcze nie jest do tego stopnia rozwinięte. Wspomniałeś o wyborach. Wspominałeś o wyborach w Brazylii. Czy wybór konkretnego kandydata będzie miał znaczenie, czy raczej sam fakt wyborów? Raczej jest to sam fakt tych wyborów. Wybory Trumpa właśnie pokazały, jak szybko może się zmienić podejście, że również medialne kreacje tutaj mają duże znaczenie. Tak? Trump medialnie był kreowany jako osoba negatywna dla Ameryki. Efekt jest, jaki widzimy na indeksach na co dzień. Kolejne ATH są wybijane. I więc w tym momencie sam fakt wyborów ma dużo większe znaczenie. Powiem szczerze, że jeszcze samych kandydatów, ich programów i potencjalnego większego zagrożenia dla rynków kawy nie analizowałem. Natomiast nie wydaje mi się, żeby którykolwiek z prezydentów, z kandydatów na prezydenta optował za ograniczeniem tego największego produktu eksportowego Brazylii. Mogą chcieć podnieść jego cenę, czy w jakiś sposób wpływać, natomiast muszą się jeszcze wtedy dogadać z obywatelami. Więc tu będzie chodził o sam fakt tych wyborów i ta niepewność, ta oczekiwanie grubych graczy, czy dużych graczy na rozwiązanie sytuacji, na zakończenie tej sytuacji, jaka tworzy niepewność właśnie wyborów. Ja mam pytanie o te 90 dolarów. Obróć? Nie. Ja mam pytanie o te 92 dolary kosztów produkcji kawy. Czy wiesz, co się na te 92 dolary składa? Ile tam jest kosztów pracy, ile transportu? Tak, tam jest wszystko zawarte. To jest koszt, który w raporcie, który znalazłem. Nie wiem, mam tu internet w tym laptopie? Szymon? Czy mam internet w tym laptopie normalnie? Zaraz spróbuję znaleźć tą informację, ten raport. Tam jest zawarte wszystko. To jest koszt worka wyjeżdżającego z farmy. 60-kilowego zasiew, zbiór, tam podlewanie, nawożenie. Nie do końca znam ten cały proces, bo wiadomo, to on też będzie zróżnicowany ze względu na przykład na wysokość, na jak jest uprawiana kawa z rdzą kawową, rdzą liści, czy jak tak się nazywa ten cały proces. Jest ten problem, że jest o tyle łatwiej, że na przykład przy wyższej wysokości jest łatwiej walczyć z tym zagrożeniem dla kawowców. Więc to wszystko jest tak jak uśrednione. Chodzi mi o to, że jak jestem rolnikiem w Brazylii, tak, i sprzedaję kawę po 100 dolarów i real jest, to znaczy 1 dolar to 2 reale, tak, to dostaję de facto 200 reali. Jak teraz jest też po 100 dolarów, ale real, znaczy 1 dolar kosztuje 4 reale, tak? Rozumiem, to dostaje 400, no nie? Więc pytanie, czy ten potencjał do spadków jeszcze jednak nie jest większy? Znaczy tak, słabnący real to jest skutek, moim zdaniem, też musimy popatrzeć, co jest przyczyną słabnięcia kursu brazylijskiej waluty. Ja widzę dwie. Pierwsza to wybory, ze względu na pewną niepewność, jaka jest dotycząca polityki gospodarczej, socjalnej i tego wszystkiego, co się składa na... Mimo że jak wszyscy dobrze wiemy, te procesy są bardzo długotrwałe i dopiero później gdzieś powinny się znaleźć, jednakże spekulacyjnie już te zmiany, to zagrożenie się pojawia w kursie wyceny, w wycenie danej waluty. Druga rzecz to problem, jaki mamy... z postaci emerging markets. Brazylia jest w tym samym koszyku co Turcja. I tutaj jest kwestia, więc mając bardzo silnego dolara, mimo że ten indeks dolara w ostatnim czasie spadał troszkę, aczkolwiek relatywnie on jest nadal bardzo silny. Doliczając do tego problemy, jakie są w Turcji i w Wenezueli oczywiście również, która też jest w tym samym koszyku, i odpływ inwestorów z tych rynków emerging markets, to się składa na słabość całego reala. Czy takie wyliczenia mają sens dla średniej ceny? Tak jak mówię, teoretycznie oczywiście tak, wszystko się może zdarzyć, nie jestem w stanie tego przewidzieć. Natomiast worki z kawą są wyceniane w dolarach. Czy to będzie miało... płacę w realach, nie? Ludziom za produkcję. Wiesz co, ale ten kurs jest... Nie wiem, jak to sensownie ująć. Teraz muszę zebrać na chwilę myśli, jak to ująć. Przełożenie jest niekoniecznie tak do końca, bo jeżeli współpracują, na ile, pytanie jest, na ile ściśle oni współpracują z Zachodem. Bo możliwe, że dostają płacę w dolarach. Czemu nie? Jesteś w krajach turystycznych, w Turcji, w Egipcie, w Tunezji, możesz płacić w euro, możesz płacić w dolarach, możesz płacić w ich lokalnej walucie. Ale zazwyczaj nie kupujesz ich lokalnej waluty, tylko jedziesz właśnie z dolarami albo z euro. I tutaj może być dokładnie to samo. Oni mogą przyjmować, ci najmniejsi farmerzy, oczywiście, oni funkcjonują na realu. Z czego? Nie są na tyle istotni, jak te większe farmy, które raczej pozbywają się tego ryzyka, biorąc kasę w dolarach. Pracownikom oczywiście mogą płacić w realach, jak najbardziej, tak? Tylko, że ich wycena nie będzie miała wpływu na... Płacenie pracownikom w realu nie będzie miało wpływu na to, że farma jako ta, czy plantacja, pole uprawne, czy jakkolwiek nazwać się tutaj pole kawowców, będziemy mieli największy wpływ dla właśnie na wycenę, tak? Chciałem zadać pytanie, jak długo trzymasz pozycję na surowcach? Czy to zależy od surowca, czy to jest... Zazwyczaj pozycję, patrzę na to średnioterminowo, pozycję trzymam od kilkunastu dni do kilku tygodni, staram się. Że nie wiem, czy miałem pozycję ponad 3 miesiące w rynku. Czy masz jakoś twardo ustawionego stop lossa, czy po prostu w zależności od sytuacji na rynku modyfikujesz? Tak, zarządzam pozycjami. Rzadko kiedy to jest tak, że po prostu mogę otworzyć i przez kilka dni, czy przez nawet 2-3 tygodnie nie patrzeć w ogóle na to. Natomiast z tego względu, że ten rynek potrzebuje trochę czasu, moim zdaniem. Żeby osiągnąć, ze względu na wysoki spread, czy na liczbę zmiennych, ten rynek potrzebuje trochę czasu, żeby się ruszyć czasami. Czasami oczywiście te ruchy są, tak jak pokazałem, ten przykład pszenicy $20 w ciągu godziny. Ale to jest relatywnie rzadko, więc ten rynek potrzebuje trochę czasu, żeby współpracować, żeby wypracować jakiś ruch i po pewnym czasie oczywiście jak najbardziej jestem w stanie zmieniam takie, dostosowuję się do tego, co się dzieje na rynku. Czy wychodzę z pozycji, czy przesuwam stop lossa, czy przesuwam take profit. Czyli co, jesteś na przykład zabezpieczony przeciwko takim dużym skokom? Jeżeli masz shorta, a ta pszenica poszła $20 w górę? Ostatnio, szczerze mówiąc, nie widziałem potencjału na shorty. Bardzo rzadko jestem w shorcie generalnie, natomiast jeżeli chodzi o długie pozycje, no ten stop loss gdzieś tam się pojawia. Jak najbardziej ten stop loss się pojawia. Tak jak mówię, to jest też kwestia tych luk i tak dalej, to może wykopać trochę więcej, ale to też trzeba brać pod uwagę. Te luki, czy przy rolowaniu, czy przy weekendzie, czy przez noc, też można w miarę gdzieś tam wyliczyć, czy uwzględnić potencjał tego, że mogą tam o kilka centów, dolarów przebić tą naszą cenę stop lossa i wtedy... Czyli rozumiem, że to jest bardzo szeroki ten stop loss i tak samo wchodząc na wysokim, take profit, tak? Wchodząc na wysokich interwałach, bo wchodzę przy H1-kach, a analizuję to na H4, D1, czasem tygodniówkach, to tak. To niestety trzeba się liczyć z relatywnie szerokim stop lossem. Stąd mówię, że ale przy relatywnie małych pozycjach mamy szansę na spore zyski. Oczywiście to jest też oczywiście ryzyko, że mogą być również spore straty. Ale to jest, no, jak wszędzie. Nie ma miejsca bez strat. Ten stop loss moim zdaniem tak powinien być szeroki, bo mogą robić różne ruchy. Chyba że już docieramy do takiego punktu, że mamy silny trend, to jesteśmy w stanie gdzieś tam, powiedzmy, wychwycić się, że będzie on kontynuowany i po prostu dosłownie pod ostatnią świeczką postawić ten stop loss, czy pod bieżącą, na której weszliśmy, jeżeli ten ruch jest bardzo silny i w naszym kierunku można go bardzo szybko przestawić, ograniczając te straty, czy do break-even, do zera wręcz, czy na bardzo minimalnie. Ale to już jest bardziej spekulacyjnie, stąd mówię, przy średnim terminie, jaki ja stosuję, ten stop loss jest relatywnie szeroki. A jeszcze takie pytanie odnośnie danych. Czy dane czerpiesz Wcześniej wspominałeś o Reutersie, ale czy na przykład odnośnie kawy czerpiesz jakieś dane z brazylijskich serwisów albo nie? Starasz się dojść do źródła, gdzie ta nie, ta organizacja wcześniej niż World Coffee Organization. Czy World of Coffee? Kurczę, teraz nie pamiętam, z której strony to było. Jest ta organizacja producentów kawy i oni mają bardzo fajne te informacje, bardzo fajne raporty i one są w miarę na bieżąco. Jeżeli chodzi o brazylijskie serwisy, nie korzystam z brazylijskich, pogodowe serwisy. To będzie miało największy wpływ na zasadzie bieżącej wyceny. Problemy pogodowe, czy załamania pogody, czy długotrwała susza, to będzie miało duże tego, tak bezpośrednio patrząc na Brazylię, tak, jako producenta. W tej chwili już Brazylia przestaje mieć, w tym momencie, w którym jesteśmy, Brazylia przestaje mieć troszkę znaczenie, przechodzimy na inne kraje z tego względu właśnie, że mamy, skończył się sezon zbiorów w Brazylii, teraz we wrześniu. Więc teraz ten nacisk pogodowy tych zmiennych trafia na inne kraje. Zdaje się, że Kolumbia w tej chwili, tak jak tam było na stronie, że Kolumbia w tej chwili zdaje się przechodzi na Kolumbię najbardziej. Zbiory kawy. Już zerknę. Gdzie jest Kolumbia? Tak, we wrześniu zaczęły się zbiory w Kolumbii. Więc w tej chwili ten nacisk taki na bieżącą sytuację. Oczywiście wybory prezydenckie mają znaczenie. To widać po tej cenie, bo ta cena się zatrzyma w takim miejscu, w jakim się było paręnaście lat temu. I uważam, że moim zdaniem właśnie te wybory są tym olbrzymim czynnikiem presji na cenę kawy. Natomiast jeżeli chodzi o takie czynniki typu pogodowe, czy czynniki ludzkie, w sensie jakieś strajki, jakieś problemy, to w tej chwili powinniśmy patrzeć bardziej na Kolumbię. A co z danymi, to znaczy, czy w tych surowcach są jakieś raporty publikowane cyklicznie i oczekiwania rynku? A potem jest... Tak, tak. Tutaj jest duża liczba raportów publikowanych przez amerykański Departament Rolnictwa. Oni również haczą produkty eksportowe i importowe. Mają swój wydział, który też gdzieś zawiera informacje na temat właśnie czy kawy, czy kakao, czy surowców nieuprawianych w Stanach Zjednoczonych. Aczkolwiek wiadomo, że tam najwięcej informacji dotyczy tych surowców, które są uprawiane w Stanach, czyli pszenica, soja, kukurydza, bawełna, ryż też trochę. Więc te raporty, są takie cykliczne raporty jak najbardziej i są... Amerykański Departament Rolnictwa 2 razy w tygodniu publikuje raporty, takie regularne, plus raz w miesiącu taki trochę większy. Taki, tutaj o raportach sporo mówiła właśnie pani Dorota Sierakowska podczas wystąpienia, też nie chciałem tego powtarzać. Więc tam odsyłam do tego materiału z tej OTS-u 82 w sprawie raportów. Słuchaj, dla początkującego spekulanta rynek surowcowy jest łatwiejszy niż indeksowy lub walutowy? Pytam się dlatego, bo już jakiś czas prowadzisz swój blog, który na pewno wychowuje młode pokolenia spekulantów, jak na przykład mnie. Dlatego osoba, która zaczyna swoją historię, przygodę z giełdą, gdyby skupiła się na rynku surowcowym, lepiej by sobie radziła potem na rynkach walutowych i indeksowych? Pytanie powinno być do ciebie, ponieważ też dość wcześnie wszedłeś na rynki surowcowe, więc to bardziej powinno być do ciebie jako takiego praktyka. Ja relatywnie szybko zacząłem. Zgadza się, ale ja inspirowałem się twoim blogiem zawsze. Tak, natomiast ja relatywnie szybko zacząłem patrzeć na rynki surowcowe właśnie szukając czegoś na taki właśnie średni termin. I zacząłem od złota i ropy, z czego dość szybko do mnie dotarło, jak dużo manipulacji i spekulacji, która stoi w sprzeczności z informacjami, jakie do nas docierają, jest na tych dwóch rynkach. Stąd zacząłem szukać czegoś innego. Pojawiła się pszenica, pojawiła się kawa, z tego względu, że są pewne ograniczenia, których no nie przeskoczą. Jeżeli mamy w zapasie 10 milionów ton, jest nieurodzaj i nam braknie 12 milionów ton, to tych 2 milionów ton no nie wyczarują z powietrza. Musimy odczekać ten jeden sezon zbiorów, żeby odzyskać te 2 miliony. W przypadku kawy nie jesteśmy w stanie, jeżeli się nie zmieni popyt, to nie jesteśmy, przez kolejne 3-4 sezony nie będzie nam brakowało tych paru milionów ton, z tego względu, że zużyjemy zapasy, żeby uzupełnić, a zanim nasadzimy nowe drzewka i zanim one zaczną owocować, jest ten brak podaży. Więc to są te czynniki, których brakuje trochę na rynkach walutowych, czy które nie mają takiego przełożenia na rynki indeksowe, które również są spekulacyjne i czasem oderwane właśnie od wyników spółek, które tworzą te indeksy, a czasami bardzo ściśle skorelowane oczywiście. Więc tutaj specyfika tego rynku, kiedy się zapoznamy z surowcem, czy będzie to nam pomagało przy walutach, ciężko stwierdzić. Natomiast przy walutach jest dużo większe pole do popisu pod względem znalezienia swojego czasu, w jakim chcemy inwestować. Czy to mają być minutówki, czy godzinówki, czy dniówki. W przypadku surowców, tak jak mówię, ja nie potrafię inwestować na niskich interwałach, czy day tradingowo na surowcach. Nie próbowałem jeszcze tego, pewnie spróbuję, ale to jest trudniejsze na rynkach surowcowych, więc zależy, kto czego szuka. Ja chcę poświęcić czas, jeżeli ktoś się wyspecjalizuje w jednym surowcu, uważam, że ma olbrzymie pole do popisu i może robić sobie więcej, radzić sobie lepiej niż ktoś, kto siedzi tylko w walutach, ale gdzieś tam powiedzmy skacze po kilku. Takie surowce uważam, że są lepsze, jeżeli się nauczymy ich bardzo dobrze. Dziękuję wam bardzo za prezentację, jak i wykład. Twórcą jest Bogusz Kasowski, autor bloga Prywatny Inwestor. Dzięki wielkie. Dziękuję. Było coś?